Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 41-letniego mężczyzny z powiatu leszczyńskiego, pracownika jednej z większych firm działających na terenie Leszna. Jak mówi Kalina Pabisiak-Ignaszewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, od 33 pracowników tej firmy pobrano wymazy. W sumie 3 osoby otrzymały wynik pozytywny. Prócz ujętego w poniedziałkowym raporcie wojewody 41-latka są to mieszkaniec Góry oraz powiatu kościańskiego. Z kolei w niedzielę 30 sierpnia poinformowano o zakażeniu koronawirusem 20-letniego mieszkanki Leszna. Kobieta, podejrzewając, że mogła mieć kontakt z zakażoną osobą z zagranicy, zdecydowała się poddać komercyjnemu testowi. Wynik wymazu okazał się pozytywny. Leszczyński sanepid spodziewa się, że niebawem mogą pojawić się kolejni zakażeni. Na jednym z wesel, które odbyło się na terenie powiatu leszczyńskiego, znalazł się bowiem zakażony gość z Mazur. W tej chwili trwa ustalanie listy wszystkich, którzy mieli z nim kontakt, i przeprowadzane są wymazy. Aktualnie na terenie Leszna zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 7, a na terenie powiatu leszczyńskiego u 8 osób.